Cześć. Zaczynamy w tym tygodniu od premier. Premier było kilka. Było LG. Było Sony. Co jeszcze było? Sharp był. Jeszcze. Realme. Odgrzewany troszeczkę. Okej, dobra. No to nie szarpmy się z tym Sharpem, tylko powiedzmy może na temat Sharpa. To jest przebój. Przebój chyba... Kurczę, on jest... Jedyny taki flagowiec. Najbardziej zaawansowany flagowiec, który w zeszłym tygodniu miał premierę. Bardziej zaawansowanego nie ma. Ma najlepszą specyfikację. Nie znamy ceny, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze nie. I... No cóż, może będzie nawet szansa na to, żeby go w Polsce kupić, bo przecież dystrybucja miała być, no nie? Tak, ale pewnie znowu dadzą taką cenę, że jak zawsze. To nie znaczy, wiem, Sharp ma coś z cenami. Ja wolę się o cenie nie dowiadywać, tym bardziej, no, że on mi się tak wizualnie nie podoba. Jak myślę, że miałbym dać za 4000 za taki, z takiego smartfona, który mi się nie podoba, to ja nie chcę. Ale byś się poczuł wyjątkowo, popatrz. Kupujesz jeden smartfon, nie, a masz dwa nocze. Tak, znaczy... Jeden u góry, drugi u dołu. Poczułbym się, tak, bo on ma na dole czytnik linii papilarnych. Jest śmieszny telefon, bo normalny notch ma u góry na aparacik, a na dole ma czytnik linii papilarnych. Ile znacie flagowców aktualnie w tej chwili dostępnych na rynku, które mają czytnik z przodu? A? Tak, no miałoby się wyjątkowy oryginalny, jest. Zupełnie wyjątkowy. Szczególnie, że jak powielokroć wspominałem już, Sharp był taką firmą, która była znana z genialnego designu, z tego, że ludzie płaczą, że nie są w stanie kupować japońskich Sharpów, bo one są takie śliczne. To był rzeczywiście przepiękny smartfon. No ale ten w sumie, no, flaki ma, powiedzmy, to nie, dosyć fajne. Jest wodoszczelny. Ma bardzo dobre, tak. Ma IP65, IP68, ma Snapdragona 865 i obsługę 5G. Świetna sprawa. No, aparat też nie od parady. 256 giga flesza plus 12 RAM-u? Dobrze pamiętam? Chyba tak. No, fajne flaki ma generalnie ten telefon i w zasadzie, no, podejrzewam, że większość klientów to odstraszy, ten jego design, wygląd tego telefonu. No i zobaczymy, jak cena, no bo z ceną też może być różnie, znając Sharpa. Znaczy, nie to, że był jakiś strasznie brzydki, no to co nam wspomniał. Jest dziwny, te dwa jest nocze, wyjątkowy, tak? Jest inny. I takie pudełko zwykłe, no. Taki niczym nie wyróżniający się, poza tym pozytywnym umieszczeniem dwóch noczy właśnie. Przepraszam, dwóch miejsc nad i pod ekranem. Wyświetlacz tymczasem jest IGZO, to jest firmowy wyświetlacz Sharpa. To jest zwykły IPS, TFT, ale IGZO, oni mają tam lepsze oni parametry brandują. W związku z tym. Tak, jeszcze dodatkowo. Ma być IGZO, ma 6,5 cala i ma rozdzielczość 1440x3168 pikseli. Ma NFC, co jest w zasadzie oczywiste, i ma aparaty. Te aparaty to jest 12 plus, 12 jest główny, 48 jest szerokokątny. Do tego dochodzi jeszcze 12 tele i kamerka Time of Flight, która będzie rozmywała tło, mierzyła odległość od może makro. Że ten szeroki tu może robić robotę ze względu na rozdziałkę. Miejmy nadzieję. No zobaczymy. Z przodu jest 16 megapikseli, są głośniczki stereo. Ale tak poza tym, no znowu, takich smartfonów jest w tej chwili całkiem sporo. Będzie jeszcze więcej, ceny będą malały, natomiast Sharp nauczył nas... Optymista. Będą, może nie jakoś spektakularnie, no jeżeli coś maleje z 5 na 4 tysiące na przykład, no to... Aha, no to niebywała okazja, 20% obniżki, no ale nadal jak nie miałem z 5 tysięcy, tak nie mam 4 tysięcy na smartfonie. Otóż to, no. No i to jest ten problem. No ale wtedy sięgam na niższą półkę. Tak czy inaczej, Sharp jest fajny, jeżeli chodzi o... A, bateria 3700... Dziwnie mała, nie? 5G, taki wypas. Nawet nie dobija do 4000 mAh. No właśnie, nie? No to, no ale no, słuchajcie, egzotyka. No, myślę, że raczej nikłe szanse, żebyście mieli okazję obcować w ogóle z tym telefonem. Podobnie nie będziecie mieli szansy obcować z Realme C3, który wyszedł właśnie w nowej wersji. On wyszedł na ziemiach egzotycznych. Prawdopodobnie nigdy się na niego natkniecie. Niemniej dla miłośników ziem egzotycznych, smartfonów egzotycznych i niemniej egzotycznych sklepów, możemy powiedzieć tyle, że od poprzedniej C3, raz, że się różni nazwą, bo jest RMX2020, poprzedni był RMX2070. Tak, tylko... Warto na to zwrócić uwagę. Właśnie najlepsze jest to, że na stronie, tam gdzie go znaleźliśmy, to on funkcjonuje po prostu jako C3 i koniec, nie? Tak, ten dopisek tam jest
No, pojawi się na pudełku, ja tak? Więc trzeba zwracać uwagę. Ja bym przeszedł do porządku dziennego, tym bardziej, że C3 jest, ma dziwne rendery. Ma takie rendery, na której wygląda, jakby miała 3 aparaty fotograficzne z tyłu, a nie ma. Ma tylko 2. Natomiast ten wykorzystuje tą wysepkę aparatów fotograficznych i tam, gdzie się wydawało w poprzedniej C3, że jest aparat fotograficzny, to ten ma tam aparat fotograficzny. Pewnie od razu tak miało być, bo dali na Indie, bo ten bazowy występuje głównie w Indiach, więc pewnie na Indie dali wersję taką okrojoną, żeby się cena zgadzała, a tutaj wypuścili już coś, no, co ma więcej sensu. Oba mają Helio G70 6,5-calowy wyświetlaczek o rozdzielczości HD+, czyli to nie jest jakiś straszliwy high-end. Ta dodatkowa wersja, która właśnie wyszła, ma po pierwsze jeden więcej zestaw pamięci, bo pierwsza miała 3 plus 4 RAM-u i 32 albo 64 flesza. Tutaj jest dodatkowa wersja z 2 giga RAM-u, czyli gdzieś w stronę taniości bardziej, tak, niby, albo wypośrodkowania cen. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o aparaty, dołożyli, no nic specjalnego, bo dołożyli dodatkowe 2 megapiksele. Tam był zestaw 12 plus 2 i z przodu była piątka, ten ma 12 plus 2 plus 2 i z przodu jest piątka. W związku z tym nic jakiegoś specjalnego. Tyle dla miłośników egzotyki. Pojawił się smartfon producenta, który chyba od dawna już niczego nowego nie pokazywał i nawet deklarował, że nie będzie zbyt często czegokolwiek pokazywał. Stąd myślałem, że będą głównie flagowce serwowali, powiem szczerze, na rynek, a no tymczasem nam się niespodzianka i to taka, że o Jezu! Flagowiec. No. Sony wypuściło Xperię. Ja źle zapisałem, to nie jest Xperia X2, tylko L4 zdaje się, tak? L4, następca L3, znowu nie, wyjątkowy, niesamowicie wyjątkowy telefon. Dlaczego? Widzieliście kiedyś noczu Sony? A, no to teraz zobaczycie. Sony nas przyzwyczaiło, że konsekwentnie trwają przy tych równych, prostych ramkach. Jedni to lubią, inni nie lubią. No generalnie, jak ktoś szukał telefonu bez nocza, to mógł sobie kupić Soniaka. No to teraz już... tej nowej odsłonie. Smartfonik jak smartfonik, no jeżeli ktoś przejdzie nad tym, nie przeszkadza mu ten notch, to będzie zadowolony prawdopodobnie również z czyszczenia linii papilarnej, no, na przykład, bo jest boczny znowu, co u Sony działa bardzo dobrze, w związku z tym jest fajnie. Wyświetlacz 6,2 cala, rozdzielczość HD+, akurat tutaj jest 720x1680. Helio P22 jest w środku. Także nie jest genialnie. Zestaw pamięci 64 flasza, 3 giga RAM-u i na razie nie ma informacji o jakichś dodatkowych konfiguracjach. 3580 bateryjka, także nie jest największa. Zestaw aparatów z tyłu mamy 13 plus 5 plus 2, z przodu 8 megapikseli. No i w zależności od tego, jaką wersję chcecie mieć, można mieć z obsługą jednej karty albo dwóch kart SIM. Jest NFC, to jest też pozytywna informacja. No tak, tylko że w zasadzie ciężko ten telefon ocenić, bo nie znamy ceny. No i teraz wszystko zależy od tego, ile sobie Sony za niego zażąda. Jeżeli wycenią go rozsądnie, to całkiem spoko telefon. A jeżeli jesteście oszczędnymi fanami Sony, no to jest to jeden z tych telefonów, który być może jest dla was. Ja akurat, mnie nawet nie cena, że cena prawdopodobnie, Sony jakby nie przesadzało z cenami do tej pory, przynajmniej tych aparatów bardziej budżetowych, natomiast ja bym chciał wziąć to do ręki i zobaczyć, co to sobą reprezentuje tak naprawdę, bo nie wiem, może w Barcelonie byśmy mieli okazję, gdyby targi się normalnie odbyły, smuteczek, nie ma targów. Prawdopodobnie w Barcelonie również pokazałaby się seria K od LG, bo LG pokazywało chyba te tańsze modele. Tak, pokazywało, z tym, że oni zwykle było tak, że oni robili premierę tego głównego modelu, czyli no w tym przypadku będzie to V60 prawdopodobnie, którego tam mamy zobaczyć jakoś w marcu. Natomiast teraz pokazali serię K i kurczę, nawet fajne te telefony są, powiem szczerze, chociaż ja... No, za średniakami jakoś niekoniecznie. Zobaczymy, prawdopodobnie będę mógł je wziąć do ręki jakoś na początku marca, no. Bo w LG zaprasza na premierę, co prawda nie piszą dokładnie, że to jest premiera tych smartfonów. No ale prawdopodobnie... Natomiast to będzie raczej właśnie seria K, w której wyszły trzy modele. K41S, K51S i K61S. Nie różnią się jakby bardzo mocno, różnią się troszeczkę w
procesorami, pamięcią, aparatami fotograficznymi, ale to nie są jakieś różnice niesamowite, one są takie stopniowe. Dosyć. Tak, ja ci tylko wejdę w słowa, że ten K61S, którego ty tak nazwałeś, to oni komunikowali po prostu jako Just K61, bez S, nie wiem dlaczego tak, ale tak głosił komunikat prasowy oficjalny, jaki przyszedł od producenta. Nie mam pojęcia, tak naprawdę tak było. Dobra, to będę musiał zajrzeć w takim razie, bo... Może z rozpędu to S mu dołożyłeś, ale no ja też byłem zdziwiony, bo dwa mają S, a ten jeden jest bez S. No, ale to może właśnie jest taki bez S telefon. No. A to najwyższy model w sumie z tych trzech. No fajnie wyglądają, mają ładnie ustawione, poziomo ustawione aparaty fotograficzne. Jak na średniaki, bo powiem szczerze, jak dotąd te średniaki LG, to Celica to tak... No, przynajmniej w mojej ocenie, wiadomo, że to jest subiektywne, jakoś tak specjalnie urodą nie grzeszyły, no nie były porywające, no nie można powiedzieć, że to były brzydkie urządzenia, ale były takie zwyczajne, nie, to już właśnie akurat te mi się podobają, no. A tamte wcześniejsze bym nie zwrócił uwagi na półce, no to nie są a te brzydkie, już takie nie, mają w sobie coś, bo tak bym powiedział. Nie porwały mnie po prostu, wiecie, w tej chwili smartfony na papierze internetowym, bo to zazwyczaj na stronach oglądamy, ocenia się głównie na podstawie kolorowości ich tapety. Ja podejrzewam, że PR-owcy i producenci smartfonów doskonale sobie zdają z tego sprawę i dzięki tapecie uzyskują dodatkowe wyniki czy sprzedaży, czy współczynnika podobalności się smartfona. Zwróćcie na to uwagę, że te smartfony są naprawdę zazwyczaj do siebie bardzo podobne. No na ileż sposobów można umieścić, nie wiem, 3 czy 4 tylne aparaty, jeden albo dwa przednie. Poza tymi smartfonami, które mają wysuwane aparaty, które mają, nie wiem, dwa wyświetlacze, które mają, są rozkładane, to właściwie w tej chwili, no czasem się zdarza fajny design, tak? Czasem się zdarza różnica faktury, jakiś element dodatkowy. Ja zawsze patrzę na tył telefonu, no bo umówmy się, że fronty, wyjąwszy szarp, o którym chwilę temu mówiliśmy, no to w zasadzie na jedno kopyto. Tak, mężczyźni w przypadku smartfonów się rzeczywiście różnią. Jedni patrzą na front, inni patrzą na tył. I w zależności od tego podejmują estetyczne decyzje dotyczące zakupu smartfonów oczywiście, niczego innego. Tak jest. O czymś nie pomyśleli. Tak, ale tak myślę sobie, że czasem patrząc wyłącznie na tył i podejmując decyzję na podstawie tyłu, można się mocno rozczarować przodem. No nie tylko w przypadku smartfona, ale... Tak? A w jakim jeszcze? Dobra, nie idźmy tą drogą, bo... Nie idźmy tą drogą. Słuchajcie, wszystkie mają wyświetlacze 6,5 cala, te dwa niższe modele mają rozdzielczość HD+, i nie wiem jaką, powiem szczerze, na pewno 720 na coś. Na kartach macie na 1600, ale to może być na przykład 1640, 1680. LG nie podało po prostu tego szczegółu. Natomiast ten najdroższy, czyli K61, jak to ustaliliśmy po debacie dłuższej, ma Full HD+, i też tak do końca nie wiadomo, jaki wysoki jest ten wyświetlacz. Jaki ten plus jest. Tak. K41 ma 2 GHz 8-rdzeniowy procesor, również nie podano konkretnego modelu, prawdopodobnie będą Mediateki, ale nie przesądzajmy. Zestaw pamięci 32, flesza 3 GB, RAM 4000 mAh i ta bateria się będzie powtarzała w każdym z modeli również, w związku z tym nie będę już tego powtarzał. Zestaw aparatów. Z tyłu mamy 4, 13 plus 5 plus 2 plus 2, z przodu 8. Aparaty są ułożone z tyłu poziomo w linijce, pod nimi mamy czytnik linii papilarnych i tak również będzie w każdym z następnych modeli, jeżeli dobrze pamiętam. Jest NFC, również w tym najtańszym modelu. K51S z kolei, wyświetlacz taki sam, procesor tym razem też 8-rdzeniowy, ale już z zegarem 2,3 GHz i też stawiałbym na Mediatekę. Zestaw pamięci rozszerza się o 128 flesza, o 64 flesza, czyli mamy 64 flesza, 3 giga RAM, również podobnie jak w poprzednim modelu. I tutaj mamy również lepsze aparaty, 32 plus 5 plus 2 plus 2, z przodu również jest lepszy aparat, 13 megapikseli. I o ile ten najtańszy model ma notcha kropelkowego, o tyle ten model ma dziurkę po lewej stronie ekranu, jak patrzycie z przodu. No i również jest oczywiście w NFC. Z kolei najdroższy z modeli i ten najbardziej zaawansowany również będzie miał procesor 8-rdzeniowy 2,3 GHz zegar.
Tutaj mamy zestawy pamięci 64 albo 128, flesza 4 giga RAM-u, czyli o gigabajt więcej niż w poprzednich modelach. I również ulepszone moduły aparatów, tutaj będzie 48 plus 8 plus 2 plus 5, z przodu zaś 16 megapikseli. Czytnik też pod aparatami i też po lewej stronie dziurka i też oczywiście będzie miał NFC. Tyle na razie LG powiedziało. Komunikat był dosyć zdawkowy. Nie ma ich jeszcze, nie mają jeszcze kart na stronach LG, w związku z tym specyfikacja jest niepełna. Nie ma ich oczywiście jeszcze w sklepach. Miało być MWC po prostu, a nie było. Nie ma, no to coś musieli zrobić, puścili prasówkę i tyle. Tak, puścili prasówkę. To też tak trochę niespodziewanie, bo nawet w przeciekach te modele jakoś tak niespecjalnie się przebijały. Tak, nawet wyskoczyły nagle. Siedzę, patrzę, ubudu LG. O ja. Ale się narobiło. Wyskoczyły rzeczywiście nagle z samego zresztą rana. Mało kto się połapał nawet, że one wyskoczyły, bo LG w żaden sposób tego nie komunikowało wcześniej. Kurczę. Mnóstwo serwisów się spóźniło. Ale tak samo tak Xperia. Soniaka też zobaczyłem zupełnie przypadkiem, bo szukałem kompletnie czegoś innego. Patrzę, ojej. Xperia jakaś, ojej, co to, to nowe. I mam wrażenie, że no, z braku MWC kolejny tydzień, nawet może i kolejne tygodnie mogą również obfitować w tego rodzaju niespodziewane premiery, że siedzimy sobie spokojnie, a tu buduje jakaś premiera. Znaczy będzie trochę spodziewanych, no, na przykład no, na 29 lutego jest planowany Vivo Z6 5G. Co prawda na razie nie mamy jeszcze pełnej specyfikacji, pewnie stopniowo ją będziemy poznawali. Na razie no, wiemy... Vivo tak podaje po troszeczku dane u siebie nawet na stronie, więc na razie wiemy już całkiem sporo. Tyle, że będzie 5G z procesorem Snapdragon 765G. 5000 mAh bateria z ładowaniem 44 W. Czytnik mechaniczny z przodu, co mnie troszeczkę zaskoczyło, ale okej. Okay. To jest, uważam, bardzo dobry pomysł zresztą. 4 aparaty tylne i jeden przedni. Tyle widać na renderach tych, które producent jakby wyciekł, bo to producent, od producenta pochodzą wszystkie informacje właściwie, w związku z tym są raczej informacjami pewnymi. I 29 będzie premiera. Ty coś... A czekaj, to zaraz dojdziemy do Oppo. Tak, spokojnie. Krótki dział Xiaomi. Po pierwsze, pojawiły się u nas w tym tygodniu dwa newsy dotyczące podwójnych ekranów w Xiaomi. Jednego puścił Adaś i ten Xiaomi na jego szkicu, ten szkic jest troszeczkę bardziej prawdopodobny. On rzeczywiście wygląda bliżej temu, co uznajemy za, nie wiem, za dokumenty złożone w urzędzie patentowym. Pomysł taki no nihilnowi. No, po prostu dowalili drugi ekran z tyłu, przedni, dzięki temu jest bezramkowy, bo aparat może być jeden. To trochę przypomina Nubię, której recenzja niedawno wjechała do naszego serwisu, także też od razu zachęcam do przeczytania. Z20 tylko aparaty są. Tak. Mają dosyć ciekawy układ. Tak, tutaj no w tym Xiaomi, no i wygląda przynajmniej na szkicu, bo trochę nie dowierzam, że to tak będzie faktycznie. Ten ekran jest sporo większy niż tej Nubii, no ale no zobaczymy, to jest tylko szkic. Natomiast Jacek znalazł coś podobnego, ale no na inne kopyto. Jest drugi ekran z tyłu, ale mały. Taki pod aparatem. Wydaje mi się, że mogliby producenci pójść w tę stronę, dlatego że głupie. O ile duże tylne wyświetlacze, czyli podwójny jakby wyświetlacz, jeden z przodu, drugi z tyłu, no to wiąże się z dużymi dodatkowymi kosztami, o tyle mniejszy wyświetlaczyk, choćby taki właśnie pomocniczy, jak udowodnił ostatnio składak Samsunga, może być dosyć wszechstronny. Dokładnie, dlatego, nawet do selfie. Dlatego, że w składaku Samsunga rzeczywiście jest podgląd w tym malutkim zewnętrznym aparaciku. Tutaj Xiaomi na jakimś projekcie, nie wiem skąd on pochodzi, powiem szczerze, natomiast wydaje się stosunkowo wiarygodny, w tylnym panelu aparatu, gdybyście sobie wyobrazili, że są na górze, nie wiem, 4 na przykład, czy 3 aparaty plus lampa błyskowa rozpracowana, to w dodatkowym paneliku, jakby w jego obrębie, jest mały kwadratowy, prostokątny wyświetlaczek, który byłby wyświetlaczem pomocniczym, mógłby na przykład służyć do robienia zdjęć właśnie, selfie. No dokładnie. Czy można by było zrezygnować z przedniego aparatu, co prawda no, na, tym, do tego to zmierza, na tym projekcie, nie? Przedni aparat jest po cholerę w takim razie, no po co? Bo to jest tylko projekt... Wiesz co, nie, spoko, tylko że po co w takim razie tylny wyświetlacz? No tylny wyświetlacz ma sens,
W momencie, kiedy możemy dzięki niemu na przykład zrezygnować właśnie z przedniego aparatu i powiększyć przedni wyświetlacz, bo to sprawia, że smartfon nagle zaczyna być atrakcyjniejszy, ma więcej tego wizualnie fajnego przodu, tak? Nie wiem, bo to są meandry projektantów, no. Ja myślę, że może to naprawdę, to jest oczywiście moja teoria, może być tak, że po prostu front narysowali jakiś tam i komuś się odruchowo palcnęło, jeszcze namalował z przodu przedni aparat. Drugi pomysł Xiaomi na innowację technologiczną jest taki, on co prawda nie jest nowy, bo takie pomysły już się pojawiały. Niemniej można by było rzeczywiście pójść w tę stronę, tak. Mianowicie integracji karty SIM z dodatkową pamięcią. Dlatego, że no jakby dostajemy, po pierwsze to jest fajne, bo nie musisz kupować dodatkowej pamięci, jeżeli masz taką kartę SIM. No dokładnie. Po drugie w dobie, nie chcę gadać marketingowo, idzie 5G, tak, i jest taki tok rozumowania, idzie 5G, będziemy wysyłać dużo danych, odbierać dużo danych, potrzebujemy więcej pamięci, bo będziemy mieli dużo danych. Nie, 5G nie idzie. Czy idzie, ale człapie w zasadzie jakiś leczy się, dobra. Albo pomrowiec po ogrodowym trawniku. Natomiast mnie pomysł się rzeczywiście podoba. Można by było wprowadzić za darmo wraz z kartą SIM od producenta dostaje dodatkową pamięć. To nie od jest producenta, to od operatora. Tylko operator pewnie by sobie za tą pamięć... Amerykanie dostają od producenta, bo jak mają eSIM-a, to w zasadzie... Tylko tak, wchodzą eSIM-y, nie wiadomo, może przejdziemy wszyscy na eSIM-y. Huawei też próbował ze swoją kartą pamięci własną. Przejście na eSIM-y to nie jest dobre. W twojej ocenie, tak? No, ja jakby tutaj zdania akurat nie mam, mnie to nie przeszkadza, ale jakoś specjalnie nie cieszy. Mnie przeszkadza, dlatego że w zasadzie jeżeli rynek poszedłby wyłącznie monotematycznie w tym kierunku, to gdzie masz karty prepaid? To jest prawda. W momencie, kiedy mamy amerykański rynek, który jest rynkiem operatorskim i tam te usługi są stosunkowo tanie, po drugie dosyć wszechstronne i rzeczywiście masz usługi na wszystko, możesz sobie powybierać. Czekaj, ale to sens. Czemu się prepaid ci gryzie ze SIM-em? Bo mi się nie gryzie zupełnie ze SIM-em. Aktywujesz SIM-a, tak samo aktywujesz prepaid. Do normalnego smartfona, który ma jeden slot na kartę SIM, możesz włożyć albo abonamentową, albo kartę prepaidową. W momencie, kiedy będziesz miał tylko eSIM-a, to będziesz musiał kupić telefon w ofercie prepaid albo telefon w ofercie z pełnym tym. Co prawda ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest kwestia zmiany oferty, ale po okresie rozliczeniowym jakimś, tak? Czyli możesz, dzisiaj przede wszystkim prepaid. Minusem będzie to, że jedziesz sobie za granicę, sobie nie wstawisz żadnej tam, nie będę wymieniał, ale jakieś tam karty do tanich rozmów na miejscu, czy taniej karty do dejty. Sam dochodzisz do tego, że jednak eSIM tak naprawdę nie jest... Słuchaj, dlatego ja powiedziałem, że nie mam zdania, ja nie przekreślam eSIM, ale jakoś specjalnie go nie pragnę, natomiast bardzo pragnę tego rozwiązania, które proponuje Xiaomi, bo faktycznie jest fajne, a ucina jakby ten problem, bo czasem takie tłumaczenie kiedyś spotkałem, że dlaczego nie daliście miejsca na kartę pamięci, no bo za dużo miejsca wewnątrz obudowy by zajmowało. Tak. Tutaj ten problem odpada, tak? Z jednej strony jestem nadal zwolennikiem tego, żeby sloty na pamięć były, ponieważ połączenie pamięci z kartą SIM też ma swoje minusy. Natomiast właśnie w telefonach, gdzie dodatkowego slotu na pamięć nie ma, mogłoby być karta coś takiego. SIM z dodatkową pamięcią byłaby fajnym rozwiązaniem. Jak jeszcze popatrzyłem na ten szkic, to oczywiście to może być mylące, ale te szkice i styki ukazane na kartach na tym szkicu wskazują, jakby to miało być kompatybilne wstecznie, na pewno z aktualnym nano SIM-em, a być może i z microSD, nie wiem. To moje gdybanie, może zbyt daleko wybiegam, ale tak ten szkic, jakby to co widać na obrazku, to sugeruje i to by było już w ogóle fajne. Ale to by nie miało sensu, Adaś. Korzystanie z takiej karty jako karty pamięci wyłącznie? Nie. Korzystanie z takiej karty jako karty SIM wyłącznie, bo na przykład operator przeszedł na tą nową kartę i oferuje tylko taki, a ty masz stary telefon. Włożyłbyś tą kartę do starego telefonu, nie miał pamięci, ale miał nadal SIM-a, nie? Zdaje mi się, że pomieszałeś, bo powiedziałeś, że kompatybilna z microSD. Wyjaśnijmy, niekompatybilna z gniazdem microSD, tak? Styki. Z jednej strony mamy styki, bo to karta jest dwustronna. Z jednej strony mamy SIM-a, z drugiej strony mamy pamięć. I teraz, jak popatrzyłem na styki od SIM-a, to one wyglądają dokładnie jak na aktualnych kartach. Te z tyłu
wyglądają podobnie jak na aktualnych kartach. Czyli jedne są prawie takie same na oko, a drugie są na bank takie same. Więc stąd moja teoria. Oczywiście podkreślam, opieram się wyłącznie na obrazku, który niekoniecznie musi odzwierciedlać to, czym ta karta faktycznie będzie. Ale przemawia to do mnie, bo tak jak powiedziałem, mam stary telefon, a operator przeszedł już tylko i wyłącznie na nowe karty. Mogę nadal używać, tylko no nie mam. Niepełną funkcjonalność tej karty, ale mam. Operatorzy, producenci zdecydowali się na taki krok. Nie będziemy mieli raczej nic przeciwko, właśnie w szczególności w przypadku smartfonów, gdzie nie ma dodatkowej pamięci. Nie ma możliwości rozszerzenia po prostu. Ostatnia informacja dotycząca Xiaomi to jest informacja marketingowa dotycząca sprzedaży Mi 10 Pro, który podobno pierwsza partia miała się rozejść w 55 sekund. Adaś policzył na podstawie tego, ile zarobili na tej pierwszej partii, bo to jest jedyna druga informacja, którą podali. I wyliczył, że tam w zależności od tego, jaka wersja, albo od 30 do 40 tysięcy egzemplarzy się sprzedało, czyli umówmy się, że na Chiny to jest tyle co plum. No ale to zrobili w minutę, więc nadal jest to, można powiedzieć, że nadal są to powody do radości, natomiast sposób podania tej informacji... Ale to można podziwiać ewentualnie, że poradzili sobie z takim obciążeniem serwerów. No, ja podejrzewam, w odróżnieniu od polskiego mistora. Ja podejrzewam, że to jednak nie było tak, że to jednak polegało była przedsprzedaż, gdzie ludzie się zapisywali po prostu wstępnie na te smartfony i w momencie, kiedy ruszyła sprzedaż, oni wszystkie te zapisy zaliczyli jako sprzedane. Nie wiem. W związku z tym... Ja po prostu trochę się obśmiałem jakby ze sposobu podania tej informacji, bo podano taką średnio imponującą liczbę w sposób taki, że wow, się zrobiło, no sukcesik jest, nie? No a tutaj taki sukcesik, no sukcesik właśnie, sukcesik, nie sukces. No tak mówię, tam informacja marketingowa. Tak, ale no... Tak jak większość informacji dotyczących sprzedaży ostatnio pierwszych partii takich spektakularnych smartfonów, wszystko sprzedaliśmy bardzo szybko. Właśnie, powiedzcie ile, nie? Dlatego ja w ogóle o tym napisałem, bo normalnie to bym tą wiadomość, no tak, zlekceważył, no. Ale było to takie trochę dosyć fajne. Pobyłem, na koniec zostawiłem, ale już... Dobra, ładuj. Oppo planuje, Oppo planuje własne procesory i ja bym z kolei nie wspominał o tym, bo to nie jest jakaś informacja bardzo spektakularna. Natomiast bardzo mi się spodobało, że ten projekt dotyczący własnych procesorów Oppo nazywa się Mariana Plan. Czyli plan Mariana jest związany nazewniczo z rowem Mariana, znaczy mariańskim. No, że to takie, wiesz, skomplikowane, że to nie jest takie hop-siup, to tak jakbyśmy sobie zanurkowali do rowu mariańskiego. Mnie się z Deep Blue od razu skojarzyło, nie z tym komputerem, no, tylko z wielkim błękitem. No tak, no. Bessona. Ale nie, myślę, że raczej jeżeli Oppo to zrobi, to raczej na tym nie popłynie. Raczej tak, się to uda. Tak, bo to są potrzebne specjalne batyskafy, żeby do tego rowu Mariana zejść. Znaczy mariańskiego. I... Mariana. Dobra, już. Już. On jest niepoważny, zróbcie z nim coś. Zróbcie zdjęcie. Dobrze, jeszcze TCL. TCL, żale się pojawiły straszne w sieci, nie przez TCL, broń Boże, wyrażane. Natomiast pojawiły się żale, że ojej, TCL przygotowało takiego fajnego smartfona składanego, takiego właściwie nie składanego, wysuwanego. Rozsuwanego. Z elastycznym wyświetlaczem, który się zwija i mieli pokazać na MWC, a nie pokazali, bo MWC nie było. Ja podejrzewam, że jeżeli TCL ma pokazać takiego smartfona, to go i tak pokaże, jeżeli mieliby go pokazać szybko, to by go pokazali szybko. A na MWC pewnie i tak byśmy go oglądali przez szybę, tak jak w zeszłym roku oglądaliśmy składanego smartfona TCL. Nie? Oglądaliśmy od roku, od poprzedniego Berlina chyba, czy nie od poprzedniego, a może nie od poprzedniej Barcelony? Na MWC na Bank, to było na MWC. Słuchajcie, modele takie rzeczywiście z wyświetlaczami, z działającymi wyświetlaczami, ale tam były tylko wyświetlacze, nie można było dotknąć, bo były w gablotce. To były projekty koncepcyjne tego, jak ewentualnie miałby ten smartfon wyglądać, a wyglądały spektakularnie, miały wyświetlacz działający. Pokazywali, że po prostu hej, też mamy składany telefon, tak, zrobimy go kiedyś. Pięte elastyczne działały, tak? Tylko, że nie można było... My też umiemy. Nie były to smartfony, tak? Były to mock-upy, tylko no dobra, ale działające, więc tak nie do końca takie pół mock-upy, pół smartfony. Nie, nie były działające. No nie, no.
ekran świecił, miały, no, działał. Działający wyświetlacz. Jeżeli sygnał zewnętrzny podepniesz do dowolnego wyświetlacza, to możesz go owinąć na, nie wiem, na kawałku drewna. I nadal tego nie nazwiesz smartfonem, tak? Nie, no spoko, oczywiście, że nie nazwę tego smartfonem. Niemniej było to coś, co działało, a generalnie widywaliśmy też mock-upy, które nie działały, więc... Widywałem takie mock-upy, które nie działają. Więc tutaj nie do końca wiesz, nie? Mało tego, smartfony czasem takie widywałem, które nie działają. No, no tak, albo się rozpadały. W każdym razie ten zaprezentowany na renderach projekt TCL-a ma USB-C, dwa aparaty z przodu i dwa aparaty z tyłu. Jest właśnie rozsuwany w ten sposób, czyli łapiemy smartfona jakoś tak i go wysuwamy i wtedy mamy duży wyświetlacz. Fajnie to wygląda, diabli wiedzą, jakby działało. Znowu dużo części mechanicznych, znowu część nawijająca jakąś sprężynką czy pewnie czymś. Diabli wiedzą, jakby to w praktyce miało działać. Zobaczymy po prostu, jeżeli te pokażę, to będziemy się rozwodzić. Zresztą tak samo jeszcze wrócę do Oppo. Już wiadomo, że nowy Find X2 będzie pokazany na początku marca, bo ogłosili, już tam część serwisów została zaproszona bodajże na 6 marca. Wiemy o nim trochę, macie podlinkowane. Szkoda gadać, będzie telefon, to będziemy o nim mówić. Janek, 30 minut minęło, a ja muszę, bo inaczej się musisz, no to mów. No. Po pierwsze iFixit, to jest taki serwis zajmujący się rozbieraniem smartfonów. No między innymi, bo oni też handlują narzędziami do rozbierania tak, i tak dalej, ale w skrócie. Publikują. Publicity mają takie, że publikują, jak rozbierają. Publikują i wydają ocenę, czy on jest łatwy w naprawie, czy niełatwy. No i słuchajcie, Folda, wróć Flipa od Samsunga, ocenili bardzo wysoko. Dwa razy lepiej niż Motorola składaną, bo dostał dwa punkty zamiast jednego. Wow! Na 10 możliwych. Tak czy inaczej docenili to, że rzeczywiście jest, ma budowę modułową, znacznie bardziej niż Motorola. Mniej kleju w środku. Obsobaczyli właśnie to samo, co w Motoroli poniekąd, czyli właśnie to, że jest masa rzeczy klejonych. No ale mniej trochę. Wymiana baterii jest możliwa, jest więcej śrubek, płytki drukowane są hydrofobowe i w Motoroli też. Że niestety kurzu do środka będzie. No i właśnie, to jest to, że w odróżnieniu od Motoroli tu zrobi taki test z pyłkiem. Zamykają telefon w dealerce z takim drobnym proszkiem z tkaniny, jakieś takie pudełki włoski. Potrząsają, no i patrzą, ile wlazło do środka. No i niestety w tym Flipie wlazło troszeczkę za dużo. Pytanie, jak to by wpłynęło na dłuższą metę na użyteczność tego telefonu i na jego działanie, ale nie wiem. To powiem szczerze, jest dla mnie jakby mniej istotne, to jest normalne. Jest to tego typu konstrukcja, ona w ten sposób pracuje mechanicznie. To do środka wnika mimo. Nie fajnie, ale musi. Natomiast troszeczkę bardziej mnie uderzył test z kolei Jerry'ego. Jerry na kanale, właściwie nie Jerry, ale na kanale Zach. Jerry Rick Everything, Zach. Poddaje smartfony różnym torturom. I tutaj oczywiście, jak się można było domyślić, jako że poddawał również Flipa torturom mechanicznym, oczywiście porysował wyświetlacz, wrzucił tam żwiru, jeszcze bardziej porysował. Co najlepsze, okazało się, że zawiasy we Flipie są rzeczywiście dosyć trwałe, ponieważ Jerry'emu nie udało się wygiąć tego smartfona tak, żeby uszkodzić zawiasy. Tam, gdzie anteny są. Natomiast nie trachnęły zawiasy. I Jerry się przyczepił tego, o czym mówiliśmy dosyć dawno temu, kiedy Adaś wspominał, że Samsung się chwali, że umieści w tym smartfonie szkło Ultra Thin Glass. Samsung umieścił i Jerry przyczepił się dokładnie do tego samego, do czego ja bym się chętnie przyczepił. Mianowicie, jeżeli producent oferuje smartfona, chwaląc się, że na wyświetlaczu jest szkło, to użytkownik ma prawo oczekiwać, że to szkło będzie szkłem. Natomiast w przypadku Flipa podobno szkło jest. Zarówno jest Jerry szkło, twierdził, widać, że jest szkło, jak i inne serwisy twierdzą, że jest szkło. Z tym, że żeby sytuacja była jasna, jest powłoka wyświetlacza, jest na tym, nie wiem, 30-mikronowa zdaje się, powłoka bardzo szklana. Cienka, bardzo cienkie. Właściwie włókna szklanego, można by było powiedzieć. I na to dla ochrony jest jeszcze położona folia. Nie taka folia, którą można zedrzeć. Nie.
ona jest integralną częścią ekranu, co owocuje tym, że smartfon, gdzie producent komunikuje, że na ekranie jest szkło, rysuje się paznokciem. W przypadku Motorola nikt się szkłem nie chwalił. To, że ona się rysowała paznokciem, to było, jest normalne. Tak, mają elastyczne wyświetlacze. Okej, no tutaj przestrzeni. Natomiast w momencie, kiedy Samsung komunikuje, że tutaj jest szkło i człowiek go kupuje, dostaje, bierze do ręki i jest w stanie go zarysować paznokciem, coś jest, kurde, tutaj bardzo nie tak. Natomiast nie przeszkadza to w sprzedaży w Samsunga, bo nie wiem, czy wiesz, gdzie się pojawi, to się po prostu wyprzedaje no, na pniu. No, bo pewnie jest go mało, ale jakby też... Na ten, czemu facet jedzie pod prąd? No sofa. No dobra, no ale no. Może mi się coś pomylić. Coś mu się chyba porypało, wjechał gościu pod prąd. No. W każdym razie bardzo jest to niefajne. Zarówno Zak o tym mówi po wielokroć. Nie jest to hejt, bo to nie jest kwestia tego, że to jest zły smartfon. Nie, to jest fajny smartfon. W tym zakresie, tak? W zakresie klapek z elastycznymi wyświetlaczami składanych. W tej chwili mamy dwa takie smartfony, mamy Motorola Razr i właśnie mamy Galaxy Z Flip. Jest to fajna konstrukcja, tylko że komunikowanie potencjalnemu nabywcy, że tam jest szkło na wyświetlaczu... marketingiem. Nie, przepraszam bardzo, ale nie, takich rzeczy się nie robi, bo to jest najnormalniejsze w świecie oszustwo. Człowiekowi kojarzy się szkło jako ochrona wyświetlacza. Nie jako jakaś powłoczka, która jest pod folią na wyświetlaczu. No ja nie, to rozumiem inaczej, natomiast też uważam, że wielu ludzi może pomyśleć tak jak nikt ty tego, i będą zawiedzeni. Nikt tego nie zrozumie inaczej, dlatego że Samsung komunikuje szkło. Jak się komunikuje szkło, to ona... Po no co, ale Adam, szkło po co jest. Ona tam jest? Ale po co? Nie wiem po co, może po dla obleśności. No, jakiś powód był dla umieszczenia nie, tego szkła. Powód był taki, że można było napisać, że jest szkło, no i... żeby ludzie myśleli, że jest ochrona wyświetlacza. Ale oszukali cię, no przecież jest szkło. Nikt nie napisał, że będzie na wierzchu. A tak, no... No ale, no, ale jest, popraw mnie, jeżeli się mylę. No mylisz się, dlatego że oszukali mnie. Jeżeli człowiek ma przeświadczenie, że kupuje pączka z lukrem, a okazuje się, że nie, no to jest lukier co prawda, ale ten pączek... Tam, który inaczej, ten lukier jest robiony bez cukru. On nazywa się lukier, bo jest taki biały i wygląda jak powłoka lukrowana. Ale ja bym tutaj użył innego porównania. Kupujesz pączkę z lukrem, z tym, że ten lukier jest wewnątrz pączka. Nie, Adaś. No, tak się po prostu nie da. A ja to tak widzę. No. Szkło służy ochronie wyświetlacza. Każde szkło, czy ono jest Corning Gorilla, czy ono jest Asahi, czy ono jest jakiekolwiek inne. Człowiek jest przyzwyczajony, że kupując smartfona ze szkłem na wyświetlaczu, będzie miał problem z porysowaniem go. Skoro tak twierdzisz, okej. Przecież mieli swoje zdanie. W moim zdaniem szkło w smartfonie służy przede wszystkim do tego, żeby się potłukło. Napiszcie, moi drodzy, do czego służy szkło w smartfonie. Może właśnie. Napiszcie, co wy uważacie na ten temat. To będzie ciekawy przypadek. Czy czulibyście się fajnie, gdybyście, nie zdając sobie sprawy z tego, że to szkło nie jest ochroną, kupili, wiedząc, że tam jest szkło i nagle porysowali paznokciem wyświetlacz? O, no napiszcie. No z ciekawości zobaczymy. Piszcie, kto się zgadza ze mną, kto się zgadza z Jackiem. A my się chyba pożegnamy, bo za moment się tu pobijemy w tym samochodzie. Nie, ja się nie zamierzam bić, ja zamierzam się strzelnąć PSP-a. Ja umiem kopać po kostkach. Akurat bym przegrał, bym się przewrócił, jakbym się kopnął w kostkę. To nie wiem, zobaczymy. Wsadziłbym ci palce w oczy. A to już gorzej. To już gorzej, przez te oczy zielone. Dobra, to sprawdzimy, czy uda mi się Adasiowi wsadzić palce w oczy, a z wami się tymczasem żegnamy. Do zobaczenia. Miłego weekendu. Do zobaczenia za 2 tygodnie chyba. Aha, bo za tydzień cię nie ma? Bo za tydzień mnie nie ma. O, a to ciekawe. Dobra, to do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć i czołem. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.